Bazylika Sacré-Cœur góruje nad paryską dzielnicą Montmartre, a jej biała bryła przyciąga turystów odwiedzających miasto. Nieprzerwanie od ponad 130 lat odbywa się tu adoracja Najświętszego Sakramentu. Na wzgórze Montmartre, na którym znajduje się bazylika, można wjechać kolejką naziemną, po francusku funiculaire, lub wejść po słynnych schodach piechotą. Rok 1870 był szokiem dla ówczesnej Francji. Armia poniosła haniebną porażkę w wojnie z Prusami, a Paryż został oblężony przez Niemców. Wobec tych wydarzeń dwóch francuskich przemysłowców, Alexandre Le Rosanti i Hubert Corot de Flory, poprzysięgło, że jeśli tylko wróg oszczędzi miasto, oni zbudują kościół poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Dodatkowo miał być to akt pokuty wobec Boga za grzechy popełnione przeciw kościołowi i papieżowi Piusowi IX. Chodziło o aneksję Watykanu przez wojska piemonckie. Budowa rozpoczęła się w 1876 roku i była w całości finansowana przez osoby prywatne i kościelne zbiórki. Całość kosztowała 7 milionów franków, a prace trwały nieprzerwanie przez 39 lat. Spośród nadesłanych 77 projektów wybrano pomysł Paula Abadiego, francuskiego architekta, zafascynowanego sztuką średniowiecza. Abadie zmarł podczas budowy, ale jego dzieło było kontynuowane. Mimo niechęci kolejnych francuskich rządów, kościół ukończono w 1914 roku. Z powodu wybuchu I wojny światowej został on konsekrowany dopiero w 1919 roku. Do jego budowy użyto trawertynu ze względu na jego barwę, trwałość i łatwość w czyszczeniu. Jest to pomysł architekta bazylik, stąd też nazwa Biała Bazylika. Świątynia łączy cechy stylu romańskiego i bizantyjskiego, odchodząc dość wyraźnie od architektury klasycznych bazylik rzymskich. Całość opiera się na planie krzyża greckiego i zwieńczona jest czterema kopułami. Największa z kopuł ma 54 metry wysokości, a umieszczona jest na 83 metrze, licząc od podłoża. Na fasadzie bazyliki nad trójłukowym portalem umieszczono trzy rzeźby. W centralnym punkcie nad wejściem widzimy udzielającego błogosławieństwa Chrystusa, a nieco niżej po obu stronach Jezusa dwa konne posągi, świętej Joanny d'Arc i świętego króla Ludwika IX. Wnętrze świątyni zaskakuje surowością i niewielką liczbą detali. Znajduje się tu jednak kilka ciekawych zabytków, na które warto zwrócić uwagę. W pierwszym rzędzie są to mozaiki. Olbrzymia, barwna mozaika przyciąga wzrok zaraz po przekroczeniu progu świątyni. Jest to jeden z największych tego typu obiektów na świecie. Około 400 metrów kwadratowych mozaik. Mozaika umieszczona w apsydzie prezbiterium przedstawia Chrystusa w otoczeniu świętych i zasłużonych dla Kościoła. Są tam też sylwetki pomysłodawców Sacré-Cœur. Poniżej umieszczono napis: Najświętszemu Sercu Chrystusa, Francja gorliwa, pokutująca i wdzięczna. Słowo wdzięczna
dodano po zakończeniu I wojny światowej. Nawę główną świątyni otaczają kaplice dedykowane świętym pochodzącym z Francji. Jest wśród nich święty Wincenty a Paulo, święty król Ludwik IX, święta Małgorzata Maria Alacoque, święta Joanna d'Arc i wiele innych. Na uwagę zwracają dwa srebrne posągi. Po lewej stronie apsydy jest to posąg Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem, a po prawej stronie apsydy jest to posąg Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na uwagę zasługuje również ołtarz główny świątyni. Został on wykonany z marmurów sprowadzonych ze Sieny. W jego centralnym punkcie znajduje się rzeźbiona scena ukrzyżowania Chrystusa, a po jego obu stronach sylwetki apostołów. Tutaj też wystawia się Najświętszy Sakrament do wieczystej adoracji. Adoracja ta trwa bez przerwy od 1885 roku, dzień i noc. Z tyłu bezpośrednio za ołtarzem głównym znajduje się posąg świętego Piotra. Jest to wierna kopia tej rzeźby, która znajduje się w Bazylice świętego Piotra na Watykanie. Bazylika posiada również największy we Francji dzwon. Został on sfinansowany przez wiernych z Sabaudi, która od 1860 roku należała do cesarstwa francuskiego. Z tego też powodu nazwany jest on Sabaudczykiem. Ma on 19 ton, zaś jego serce waży 500 kg. Wprawdzie Bazylika Sacré-Cœur nadal budzi kontrowersje. Wiele publikacji krytycznie odnosi się do jej walorów artystycznych, ale trzeba przyznać, że jej charakterystyczna sylwetka jest już tak silnie kojarzona z miastem, że chyba nikt nie wyobraża sobie wizyty w Paryżu bez nawiedzenia tej świątyni. Z tarasu przed bazyliką
roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na Paryż. Stąd nigdy nie brakuje tu turystów. Ze wzgórza można zjechać kolejką lub, co większość turystów wybiera, zejść piechotą po schodach.